Dobra, następna brama nam się tutaj otworzyła, więc zobaczmy, co tutaj za tą bramą na nas czeka. A to ja to wiem, co mam zrobić. Spokojnie, Jean. Myślisz, że ja co, idiota? Przecież sam mi nawet tłumaczyłeś w poprzednim poziomie, co mam robić dokładnie. Okej, okay, mamy kolejną srebrną monetę zebraną. I tą srebrną monetę musimy cały czas rzucać do tej studzienki, żeby kolejną bramę odblokować, no nie? Okej. Okay. Kurde. Czekajcie chwilę, napiję się aż wody. Masakra, kurczę, masakra. Zakrztusiłem się, ja pierdzielę. Dobra, teraz mamy do wyboru lewa albo prawo. Tu mamy zamknięte, więc tędy sobie nie pójdziemy. Więc zatem ruszamy w tę otóż stronę. I co tutaj mamy ciekawego? Mamy checkpoint. O, siema koleżko. Siema koleżko, co tutaj chcesz? A zaraz cię dojadę, kurde, z owoców. Widzisz? Po co było tak, kurde, cwaniakować? Po co ci to było? No powiedz, gościu, po co? No i sobie troszeczkę się wyleczyliśmy. Napojem Gina. W ogóle ciekaw jestem, co to jest za napój. Dobra, to nie musisz mi tłumaczyć, bo już ogarnąłem. Ja się trochę za bardzo Gin wyprzedziłem, tak więc wybacz, sorry Winnetu. Czekajcie, a tam u góry coś było? Bo tutaj oczywiście możemy na górę się dostać, ale no nic nie ma. Tak więc rip trochę. I co tutaj? A, teraz trzeba na linę się dostać. Uhuhu. A no właśnie, to jest to, moi drodzy, to jest to. Ale przynajmniej tu możemy się dostać wyżej. So grab a rope and get ready to move. So swing a rope, run and jump towards it. Don't worry, if you're close to it, you'll catch it automatically. Once you're on the rope, you'll be able to swing around on it by moving yourself in different directions. Oh, and one last thing. Press the jump button again when you want to let go. Czy Jin ma nasrane we łbie? Tak tylko chciałbym się zapytać. Czemu on imitował Tarzana? Tak tylko chciałbym zadać mu bardzo proste pytanie, ale chyba nie znam, nie będę znał odpowiedzi na te otóż pytanie, więc uznam to, że ma nasrane we łbie jednak. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, tak jak mówiłem, koleś zieje ogniem, widzicie? Dobrze zapamiętałem. Kurde, ja to całkiem dobrze zapamiętałem tę gierkę z tego, co już widzę. No a tutaj oczywiście trzeba z rozpędu doskoczyć. Tak więc mogę sobie trochę przy tym posiedzieć, bo za dzieciaka też nie lubiłem tej sekwencji. I niewiele się teraz różni w sumie obecny stan. Ponieważ no kurde, jest to dosyć taka trollowa ścieżka. Musisz tak mocno rozbujać ala, żeby kurde dolecieć. Ale w linii prostej, a nie w takiej krzywej, jak ja to reprezentuję teraz. Tak więc, no, musimy troszeczkę przy tym przesiedzieć, proszę państwa. No, dokładnie, dokładnie, proszę państwa, to trzeba było zrobić. No nie, monetę, serio? To czekaj, najpierw się dojadę, gościu. A, fajnie, ty się obroniłeś. No nie, kurde, i od początku. Myślałem, że jakoś tak fajnie na krawędzi ją złapię. Kurde, najgorzej. No, i doskoczyliśmy. Dobra, chodź tutaj, klepiemy się teraz, gościu, klepiemy się, co ty sobie wyobrażasz? No, właśnie, gryź tam ziemię, gościu. Zaraz się wyleczy. O kurde, podwójny soczek. Zastanawiam się cały czas, skąd jest ten soczek, co on tam w ogóle... W sensie, ten napój, dobra, może nie soczek, a napój. Co ten... napój w sobie posiada. Jakie on ma tam składniki? Ja bym bardzo chciał poznać recepturę tego napoju. Mam nadzieję, że to nie są tam szczochy Gina, kurde. No, trochę lipa by była. Nie powiem, że nie. Normalnie Pato Aladdin się szykuje z tej serii. Dosłownie Pato Aladdin.
Ja pierdzielę, co ja mam we łbie? Nie, ale serio, powiem wam szczerze, naprawdę, kurczę, cieszę się, że tę gierkę dałem w głosowaniu, bo widocznie nadszedł ten czas, żeby zabrać się za Aladdina, bo naprawdę, kurde, to jest gierka, którą już chciałem od bardzo dawna zrobić. Ja już ją w ogóle chciałem na początku swojej kariery na YouTubie i też chciałem ją w 2015 zrobić, ale jakoś mi wyleciało w 17, ale później mnie Chrystek wyprzedził, bo Chrystek to ogrywał, pamiętam, na jednym z live'ów. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli Chrystek to oglądasz. Zawsze, kurde, pompę cisnąłem sobie. Nie z Chrystka oczywiście, a bardziej z tego, co tam się działo w tej gierce, no nie? Gierka fajna, kurde. Jednego nie lubię w tej gierce, że Al, kurde, ma taką jakąś dziwną detekcję kolizji, że on bardzo się... Znaczy, kurwa, nie detekcję kolizji, co ty gadasz? Nie lubię bardzo w tej gierce tego, że Al się dosyć ślizga tak bardzo, przynajmniej ja tak zauważyłem. Że ma takie, kurde, czasami... No nie wiem, lubi się chłop poślizgać. Powinien łyż wynosić, kurde, a nie na bosaka popierdala. Tak Tarzan, kurde. W ogóle, że go stopy nie bolą, że on tak na bosaka popierdziela po takim dosyć twardym gruncie. Przecież tutaj jest kamień dosłownie. Przecież można choroby dostać, bo przy okazji zimno byłoby w stopy. Ale nie no, zapomniałem, przecież tutaj, kurde, jest plus nie wiadomo ile stopni, więc... Co ja się tam czepiam? W ogóle ile mamy monet do zebrania? Jeszcze jedną! Jeszcze jedną monetę mam do zebrania. Huhu! Dobra, wielbłądzik. Siema gościu, kurde. Dawaj, wskakujemy. Okej, wszystko fajnie. Mamy tutaj wszystkie jakby red gemy. Mamy wszystkie genie coinsy. Ale gdzie jest moneta ostatnia? O kurde, no co ty, kurde, w tym poziomie ja już zgubiłem monetę? No co ty, gościu? Nie gadaj tak. Nie gadaj takich rzeczy do mnie. Nie mówcie, że ja monetę zgubiłem, bo trochę się załamię. Kurde, ja byłem bliski kiedyś zrobienia 100% w tej gierce. No nie gadaj, że monety zostawiłem. Gdzie jest ta moneta? Ej, nie. Szukamy monety najpierw. Najpierw monety szukamy, a potem będziemy, kurde, wiwatowali zakończenie poziomu. Czy tam jest ta moneta? Zobaczmy. Oczywiście, kurde, ja już przerażony byłem. Ty grubasie jeden, won mi stąd, ja uciekam od ciebie. Hehe, śmierdziel. Wiedziałem, że wrogowie wliczają się teraz do statusu, ale okej. Trzeba będzie dorżnąć tego gościa. Trudno się mówi, dobra. Musimy żyć z tą, że tak powiem, porażką życiową. No i dobra, co nam wylosuje tutaj, kurde, w tej gębie Gina? O nie, 3 razy Gina. A nie, dobrze. Kurde, dobrze. Spin again. Możemy jeszcze raz rzucić. To byleby Nazira nie wypadła. O nie! A co tu mamy teraz? So, you think you're a good shot, eh? I bet you can't split 10 Naziras in 30 seconds. W 30 sekund mamy... O kurde, ty! To będzie proste. To będzie bardzo proste, ale mam mimo co jednak obawy, tak więc... Skupienie. Teraz skupienie wchodzi w grę.
kurde! Ale spięcie dupska tu miałem! Ja pierdzielę! Ej, to niby jest łatwe, ale jednak spięcie dupy jest przez stres, nie? Ja pierdziulę, o kurde! Ja chyba zaraz muszę się wody napić aż. Nie no, kurde, masakra, co tu się odpierdziela? Ta gra, kurde, bawi się ze mną, nie? Okej. Dobra, zapisujemy, nadpisujemy, elegancko. To będzie chyba trzeci poziom, trzeci poziom Farabi. Ojoj. Co to będzie się działo? Bo akurat trzeciego poziomu nie pamiętam. A, dobra. Nie pamiętasz tego poziomu? Przecież doskonale pamiętasz ten poziom, Niko. No co ty, kurde, skoro ty debili chcesz zrobić? Czyli teraz tak, muszę się skupić przy okazji na chyba też... Tak mi się wydaje, na przeciwnikach. Did you know that you can daze guards, dispose of enemies and hit targets by throwing apples at them? You have to put your sword away using triangle, then press the circle button. Then you need to sneak to the apples as the vendor sleeps. But be really careful. If he wakes and sees you taking his apples, he'll take all your apples away. To jest coś, czego musimy bardzo, bardzo, bardzo przestrzegać, dlatego że musimy tutaj... Zadanie jest bardzo proste. Ten oto sprzedawca, handlarz, musi sobie pójść w drzemkę. My za ten czas musimy schować nasze ostrze i sobie wcisnąć przycisk kółko i tak sobie na paluszkach chodzić, żeby zabrać co nasze. Proste. Myślę, że każdy, nawet średnio rozgarnięta małpa, jest w stanie to ogarnąć. Ale mimo co jednak jest strach, bo on ma jakiś ograniczony czas tego spania. On tam sobie troszeczkę pośpi i zaraz się przebudza znowu. Long way, big rat. No one passes through this door unless I say they can. A, no tak, zapomniałem, tędy nie przejdziemy. Kurde, widzicie? To jest fajne właśnie w Let's Playach, że mimo, że kiedyś tam graliście w jakąś gierkę, to jednak w taki Let's Play pozwala wam tę gierkę na nowo poznać. I to jest bardzo fajne. Ja bardzo lubię robić właśnie dzięki temu Let's Playe. Bo sobie teraz tak na nowo poznaję tego Alladyna. Dobra, tutaj dziadek trzym pysk, daj mi, kurde, tutaj, że tak powiem, troszeczkę pobroić, bo ja tutaj muszę porobić, kurcze, pewne rzeczy, muszę zdobyć 100 monet. No niby możemy kwadrat wcisnąć. Aw, too bad. No prize for you this time. Co? Tam był Red Gem. O nie, wracamy z powrotem. Ty, tak być nie będzie, ty. Co to ma znaczyć? O, swoją drogą tak wygląda nasza mapa, no nie? Tak to w ogóle wszystko się prezentuje. Mam nadzieję, że wam się ogólnie podoba, bo mi się bardzo podoba. Tak troszeczkę przypomina mi Raymana 1, nie żeby coś. Ha, ha, kiedy Rayman Redemption? Ha. Nieśmieszne. Ała! Ty! Gościu, co to miało znaczyć? Kurde, dobra, przypadkowo cię uderzyłem, nie chciałem tego zrobić. Przepraszam najmocniej. Przepraszam, mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone. Taką mam nadzieję.
kurde, jednak jest zamknięte, ja pierdzielę, ale zdymałem, a mogłem mieć, kurde, Red Gema, no nie? Kia pierdziule, kurde! To czemu ja się wtedy nie ruszyłem? Przecież mogłem zdobyć za Red Gema taką. Ha, 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 pierdziele, kurde! Teraz widzicie, kurde, to jest to, że jestem jeszcze przy okazji świeżo po robocie, bo w ogóle dzisiaj na piątą do roboty byłem. Raczej w robocie byłem. To wyobraźcie sobie, że kurde, mózg potrafi czasami spłatać takie figle i potrafi tak zamulić pałę, że to jest szok, nie? Nara, kurde. Tłusta maso. I teraz mamy sekwencję. O, z dywanem. To jest coś, przez co kiedyś, kurde, tyle żyć natraciłem, że o, ja cię sunę, kurde. Mam nadzieję, że oczywiście tylu żyć tutaj nie potracę. Mamy 4 na szczęście. Ojejku, udało się. Nareszcie się udało, kurde. Widzicie? Widzicie to? Kurde, patrzcie na to. Ho, mamy Red Gema. Mielibyśmy jeszcze jednego, ale Michał dał dupy. Po całości. Żebyście sobie nie dopowiadali. Kurde, ale ładnie ta Arabia wygląda. Patrzcie, jak kurde ładnie w tle to wszystko pięknie wygląda. Normalnie bym na główkę tam skoczył, kurde, na tę budowlę. I bym się przebił, kurde, tym zakutym łbem. No, i tyle, bo tam byśmy się raczej nie dostali. Ciekawe, co tutaj jest, nie? Welcome! Care for some cake? For only 30 golden coins, it's yours. If you want one, press square. If not, press triangle. Kolejna runda, którą mogę spieprzyć. Ha, 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 tak dobrze nie będzie. Nie. Tym razem tak nie będzie. Tamto to było jakieś nieporozumienie. Okej. Welcome. Thank you. Come again. A, dobra. Cake! I love cake, thank you, friend. Zapomniałem, że trzeba było tego tu obdarować misia pysia ciastkiem. Dobrze. Teraz możemy, kurde, robić legit poziom dalej. W sensie, no zawsze mogliśmy legit poziom robić, ale no, wiadomo o co chodzi. Dobra, 50, elegancko. Dobra, Genie Coin mamy zebrane. I teraz tak, mamy połowę już zebranych tych monet. Tutaj nie będziemy mieli wszystkich, kurde, gemów zebranych, tak więc lipa w ciul. Bo tam drzwi się zamknęły przed nami. Ale chyba będę mógł tam kiedyś chyba powtórzyć. W najgorszym wypadku, poza anteną sobie przejdę jeszcze raz tę gierkę. Do momentu, gdzie jesteśmy tutaj, nie? I co? Nic nam nie powiesz ciekawego? Nie, nie powiesz. Jesteś idiotą. Tyle mam ci do powiedzenia.